No może teraz widać i słychać, do trzech razy sztuka. Dajcie znać, czy jeszcze szamana słychać. Oho. No niestety, słuchajcie, to już chyba z normą się staje powoli. Na livestreamie trzeba kilka razy. No, ale widać, to ważny dzień, ten niebieski elektryczny wicher. Czyli niebieski senny kin. Jak widzicie, nie tylko w postaci kinu i programu przyszedł, ale też w postaci młodej jaszczurki. Ona tu wydaje się duża, ale była naprawdę malutka, chudziutka. Pierwszy raz w tym roku szaman widział na chondraskach jaszczurkę, więc to ważny znak. A w tym naszym trzecim kinie fali ziemi, kurczę, jeszcze się nie przesuwa. No nic, zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. Dziś przełamię zmysłową stagnację i jak Feniks odrodzę się z popiołu. Zaślepienie i nadużywanie prawa wolnej woli wywołało wiele niepotrzebnych konfliktów. Zwrócę uwagę na stan nerwów i spróbuję uzdrowić to, co rozdrażnia mnie lub zniechęca. No, myślę, że to warto uzdrowić, co zniechęca i rozdrażnia, bo czasami jest tego całkiem full wypas pod dekiel, jak się to mówi. A tym bardziej, że skoro manifestuje się nam na przestrzeni jaszczurka, słuchajcie, to oczywiście tylko metafora, ale przestrzeń robi się taka soczewkowa trochę. Dużo łatwiej pewne rzeczy odczytać, myślę, będzie wam, i najwyższa pora, no już nawet nie na siew, bo ten siew to powinno być już dawno zasiane, ale ci, którzy się spóźnili, to taki ostatni moment. Trzeba wyśnić swoją, można powiedzieć, kreację w końcu, no chyba że już w tym jesteście biegli i jak gdyby żyjecie i spełniacie się tutaj w tym, co robicie. Natomiast to jest wszystko do tych, którzy jeszcze widzą tutaj potencjał w tym, bo właśnie nowa matryca, przestrzeń daje zupełnie inne możliwości. Ale tutaj nic samo z nieba nie spada, słuchajcie. Potencjał jest potencjałem i dopóki nie robi się nic, żeby to obudzić, to on pozostaje uśpiony. Jaszczurka też musi się napracować, żeby wyśnić rzeczywistość, bo ona jest takim właśnie zwierzęciem mocy trochę. I jak widzicie, jest taka jeszcze mizerna, młodziutka, dopiero zaczyna śnić. W tym roku cały cykl wszystkich szkół będzie, można powiedzieć, takim hasłem przewodnim będzie kreacja, ale taka przez duże K, w zasadzie pisana dużymi literami, czyli dostęp do tego autentycznego potencjału, nie? Do tego potencjału, który jest programowy i gdzieś tam każdy go podchwycił, bo to takie modne, bo to takie fajne. A Matrix z tym szafuje na lewo i prawo, nadużywa tego w każdej jednej, można powiedzieć, w każdym jednym obszarze, a skupia się na tym, żeby zabić to de facto też dokładnie w każdym jednym obszarze życia. I u wszystkich istot, bo istota twórcza, istota z autentycznym potencjałem jest, no, z perspektywy systemu, z perspektywy Matrixa, zagrożeniem. Ktoś, kto autentycznie ma dostęp do źródła swojego, nie wytrzyma, czy może nie tyle nie wytrzyma, ale nie jest w stanie funkcjonować na tych regułach, które są regułami Matrixa. I wiedzą to ci, którzy
się z tym stykają na tym poziomie, jest ich niewielu, no ale są na szczęście. My też będziemy właśnie nad tym pracować i ten dzisiejszy dzień, 7 kwietnia, czyli ten trzeci kin fali Ziemi nam to trochę objaśnił. Czyli można powiedzieć, wrzucił to na przestrzeń. Oczywiście szaman już o tym mówił dużo wcześniej, bo to jak gdyby ten potencjał na przestrzeni jest taką z szamana perspektywy podstawą teraz do przepracowania, bo bardzo wielkie potencjały są w ludziach, mówię tutaj ogólnie, natomiast kompletnie nawet oni sami nie czytają tych możliwości. Często no, jest wprost nie do uwierzenia z perspektywy szamana, jak ludzie mają w ręku, można powiedzieć, no, skarby olbrzymie, to jest oczywiście metafora, i kompletnie nie są w stanie przełamać się, czy może nawet nie przełamać, ale tego sami poczuć. Nawet wtedy, kiedy się jak gdyby ich jakoś do tego popycha i mówi wprost wręcz, to niekoniecznie są w stanie właśnie z powodu różnych choćby programów niewiary w siebie, niskiego poczucia swojej wartości, które no czasami niestety nie odpadły, bo to nie są programy, które odpadły wraz z przełączeniami, łatwiej się ich pozbyć, ale to są programy do przepracowania przez każdego. Na tych programach się można bardzo dużo nauczyć, dlatego one nie odpadają samoistnie. Powstały w konkretnych warunkach, w konkretnych relacjach i niosą no, właśnie duży potencjał dowiedzenia się o sobie wielu rzeczy i bardzo często właśnie też są takimi programami, które uniemożliwiają dostęp do swojego potencjału. Świetnie chowamy za tymi programami to i nawet jeśli gdzieś to czujemy, to lubimy, to chętnie się właśnie za tym niskim poczuciem własnej wartości chowamy, jeśli chodzi właśnie o kreację, a nie o kreatywność, tylko autentyczną taką kreację. To twórczy potencjał, który jest, można powiedzieć, że na poziomie potencjału przypisany każdej żywej istocie, natomiast no, na poziomie przejawienia, no to jest to zupełnie co innego. Matrix tutaj nasz programowo to trochę pozabijał, bo nawet cały cykl kształcenia to jest po prostu jakiś totalny obłęd. Papier na bycie artystą czy na bycie no artystą, to jest po prostu z perspektywy potencjału jakiś w ogóle obłęd. No ale tak tutaj jest, prawda? Jak mamy papier, to wtedy inaczej system traktuje takich ludzi. A to przecież nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Z reguły, no ale tu się szaman nie będzie nad tym rozgadywał, przynajmniej nie dzisiaj. Jakiś link się pojawił, ale o Synu Bożym, ciekawe. Może się szaman odniesie do tego. O, nie ma takiej strony, przepraszamy za usterki. Także wykasowali ten link, jesz, więc niestety go nie ma. Bo tak to byśmy mogli zobaczyć. Być może on by się wpisywał w to wszystko, co
co szaman mówi. Jeszcze wrócę trochę do tej soczewkowatości przestrzeni. Ona się taka troszeczkę zrobiła, jakbyśmy... To oczywiście pamiętajcie, że to są metafory. Aha, mam skopiować. No, ja go nacisnąłem, bo często one tak działają. Okej. No kurde, nawet się go nie da skopiować. To ciekawe. Dobra, to chyba po audycji będzie. No, zobaczymy. No, jakiś dziwny ten link, słuchajcie, nawet się nie da skopiować. No, ale nic, zobaczymy jeszcze raz. No, niestety, nie ma takiej strony, ciągle mi wyskakuje. Więc widocznie to nie jest temat na dzisiaj, więc wracam do tej soczewkowatości, słuchajcie. To jest taki w pewien sposób, no, taka samoregulacja po to, żeby było łatwiej pewne rzeczy wypinać. No, tego się nie da zauważyć poza tym, że po prostu mamy szersze wglądy. Ja mówiłem o tym już wcześniej, że to są pewne potencjały, pewne możliwości, z których możemy skorzystać. I jak najbardziej, jak gdyby to jest też zamontowane już w waszych polach. Natomiast sama przestrzeń też, jak gdyby taką trochę samoregulację czy podkręcenie wymyśliła, czy tam wymyśliła, no załóżmy, że tak to można nazwać. No i to dodatkowo działa dużo mocniej. Także proponuję, taka sugestia szamana jest, że w tej fali ziemi, jak będziecie mieć chwilę czasu, szczególnie w te portalowe dni, już nie pamiętam, które to, chyba dwa mamy w fali ziemi portale, warto jest znaleźć czas na to, żeby no, pomedytować. Wiecie, że szaman ma wielki dystans do medytacji, nie dlatego, że ona jest nieużyteczna, tylko dlatego, że nie jest wcale taka prosta i bardzo często no, nie jesteśmy w stanie, czy ludzie nie są w stanie wejść autentycznie w tą medytację, tylko sobie odtwarzają różne umysłowe absurdy, nazywając to medytacją. Ale myślę, że teraz się trochę zmieniło i szczególnie ci, którzy mieli jakąś praktykę, a zakładam, że wielu z was przynajmniej próbowało jakąś praktykę miało w tym względzie, no to proponuję znaleźć trochę czasu właśnie, niekoniecznie w te portalowe dni. Jeśli w te portalowe, to dobrym czasem będzie no taki, można powiedzieć, szczyt matrixowy, czyli gdzieś około godziny 13. Generalnie tak między 12 a 14, 14.30 to już trochę późno. Oczywiście tu się nie sugerujcie, że to jest jakiś nadzwyczajny czas. Na pewno on będzie łatwiejszy, ale jeśli zrobicie to w każdym innym, to można powiedzieć, że będzie to dla was najdogodniejszy czas. Skoro nie będziecie mogli w takim, to róbcie wtedy, kiedy będziecie mieć na to czas, no bo skoro ten czas jest jeszcze takim ważnym wykładnikiem, no to siłą rzeczy w jakiś sposób trzeba się do tego dostosować. Chyba że macie możliwość właśnie również dostosować ten czas do siebie, czyli używać jego potencjałów, i również jednym z jego potencjałów jest to, że jest rozciągliwy. Kiedy się tak do tego podejdzie, to powinno się, szczególnie mając informacje trochę do przodu, mieć czas wtedy, kiedy uważamy, że jest to dla nas ważne. Także to jest taka sugestia, ale nie tyczy się to tylko portalowych dni, ale
wszelkich dni tutaj w fali ziemi. Nie mówiłem o tym wcześniej, no ale czasami jakaś tam widocznie teraz trzeba było o tym powiedzieć, albo była nieuważność szamana. Nie zauważył, że może to powiedzieć. O. Więc ponieważ to jest cały czas początek, dopiero trzeci kin, także ten mały fraktal dopiero jutro się zakończy, to jeszcze i jeszcze jest czas. Aha, czyli u was działa link. No zobaczymy jeszcze, bo bez jakiś tam być może coś tam kopiowałem z przecinkiem albo coś. Bardzo dziwne. Być może, no nie wiem, nie będę się już tu na temat tych linków. Słuchajcie, ten internet tutaj płata różne figle. Spróbuję jeszcze raz, bo skoro przyszło, kurde, w ogóle. W ogóle jak go chcę złapać. Przedziwne rzeczy. Dobrze, moi mili, na koniec kopiuję, jak się uda, to jeszcze może to coś. O, udało się. No dobra, ale tutaj. Aha, tu się szaman nie będzie do tego odnosił. No więc sobie przeglądnę później. No więc cóż, moi mili, informacje dzisiejsze chyba wszystkie szaman zapodał na przestrzeń. Korzystajcie z tej soczewkowatości, znowu jakaś się określenie dziwne pojawiło, no ale myślę, że ono odzwierciedla właśnie ten potencjał. Trochę to wręcz tak wygląda, no jakby patrzeć na przestrzeń przez szkło powiększające, aczkolwiek nie bardzo się to da opisać, no ale próbujcie w medytacji to wykorzystać, to może poczujecie, na czym to polega. Teraz na pewno powinno być odczuwalne, jeśli spróbujecie, że jest inaczej. Mówię to do tych, którzy no, medytują w jakichś tam odstępach czasu, mają jakąś praktykę, więc wtedy łatwiej im jest to zauważyć. Dobrym czasem też jest rano, gdzieś tam okolice wschodu słońca, najlepiej trochę przed i wtedy, jeśli jesteście w stanie być na tyle w takim właśnie utrzymać ten stan i nie zasnąć, to nawet można próbować, kiedy się obudzicie, leżąc w łóżku, ale do tego trzeba mieć już taką no, jakąś praktykę. Oczywiście niektórzy potrafią, ale niektórzy uciekają gdzieś tam swoim umysłem w te senne pola, no i to do niczego nie prowadzi, ale niektórym bardzo dobrze się właśnie to robi, z tym, że najlepiej sobie ten biologiczny zegar wtedy nastawić, żeby to wybudzenie było po jakimś pełnym cyklu, czyli żeby było naturalne, a niekoniecznie na dźwięk dzwonka, czy tam telefonu, czy czegokolwiek, bo wtedy właśnie ciężko tą harmonię chwycić, no i nie staje się to wtedy optymalne. No to tyle. Każdy inny czas, który wy gospodarujecie, będzie dla was czasem optymalnym. O tym też pamiętajcie. I niekoniecznie trzeba się dostosowywać tutaj do jakichś tam ogólnych sugestii szamana, bo one są zupełnie ogólne. Czas jest, można powiedzieć, najbardziej fraktalną rzeczą z wszystkich rzeczy,
Więc właśnie wykorzystując tą jego fraktalność, każdy moment jest tym momentem, który możemy wykorzystać do zrobienia czegoś, co mamy zrobić. Natomiast na pewno różną ilość w różnych momentach mamy przeciwności, ale jeżeli potrafimy je wyłączać, ignorować, w jakiś inny sposób powodować, że na nas nie oddziałują, tutaj już każdy ma pole do popisu, to wtedy nie ma znaczenia już autentycznie, kiedy to robimy. No cóż, moi mili, 20 minut dziś się troszkę przedłużyło. Życzę Wam dobrej nocy, może jeszcze sennej, chociaż to raczej właśnie wejście w te niebieskie kiny niesie ostatnio taki duży potencjał właśnie na śnienie. O, tutaj macie info, dni portalowe kiedy, więc między pełnią, czy otaczają pełnię, która jest chyba 14 czy 15, szaman jeszcze nie sprawdzał. No i tyle. Jeszcze raz dobrej nocy i do usłyszenia jutro. Trzymajcie się.